Witam wszystkich zainteresowanych czytaniami. Właśnie zbliża się wrzesień, dlatego przygotowałam czytania na wrzesień dla każdego znaku po kolei. Natomiast to jest taki krótki wstęp mówiący o tym, co jest w przygotowaniu. A mianowicie są dwa kursy planu duszy. Pierwszy jest w październiku w Bydgoszczy, w Polsce. Drugi kurs planu duszy odbędzie się za granicą w Londynie i będzie w listopadzie, 15 listopada i tutaj na tym kursie ilość miejsc jest ograniczona. Także wszyscy, którzy są zainteresowani nauczeniem się odczytywania planu dusz, posługiwania się tym fajnym narzędziem, zapraszam do kontaktu. Jak widzicie na ekranie, tutaj jest mój adres mailowy, są daty podane tych kursów. No i oczywiście zapraszam do czytań indywidualnych lub zapraszam na sesję odczytu planu duszy, też indywidualne, każdemu, kto ma na to ochotę oczywiście. Chciałabym jeszcze podziękować bardzo serdecznie za wszystkie lajki, wszystkie życzenia i kontakt mailowy, czy też komentarze, które zostawiacie. Bardzo to jest wspierające dla mnie i bardzo z serca dziękuję za to. I zapraszam na czytania. Dzień dobry, witam wszystkie lwy w czytaniu na wrzesień 2019. Mamy jedną kartę na początek z tarota kabbalistycznego, która będzie mówiła o energii we wrześniu, takiej, która będzie miała wpływ na Was w całym wrześniu. Zobaczmy, cóż to będzie. Poprosimy jedną kartę dla lwa. Pięć monet. Piątka. Piątka monet, która mówi o możliwości doświadczenia takiego uczucia biedy, takiego konfliktu trochę też, niewidzenia, że można wołać o pomoc, czy można zwrócić się o pomoc do innych, jeśli jesteśmy w potrzebie. Mamy tutaj zwykle konflikty w tych piątkach, bo piątki są takie problematyczne. Przed piątką jest czwórka monet, która mówi o takim miłosierdziu. Przynajmniej HZ to jest ten safirot, który mówi o miłosierdziu, o byciu takim właśnie dla siebie dobrym. A tutaj piątka to jest właśnie takie ignorowanie być może swoich potrzeb też i niezwracanie uwagi na to, co tak rzeczywiście jest we mnie, co jest niezaspokojone i w jaki sposób ja to mogę zrobić. Bo potem właśnie mamy kolejną kartę szóstkę, a szóstka to jest w Tifaret, czyli na drzewie życia tutaj. A piątka jest tu właśnie i to jest taki trójkąt, który gdzieś jest blisko tej duszy właśnie, z duszą bardzo związany. I tutaj nie do końca w tej piątce, jak jesteście, macie równowagę. Więc w otoczeniu czwórki przed i szóstki po mamy tutaj taką informację o braku równowagi w sobie. Może to też być wzrost, ponieważ w momencie, w którym czujemy, że mamy niedostatek, pragniemy tego dostatku jeszcze bardziej, tak? I nasze myśli krążą wokół tego, w jaki sposób sobie polepszyć swoją sytuację, w jaki sposób dostać się do tego bogactwa, do tej równowagi, dodawania i brania, bo kolejna karta właśnie 6 monet to jest dawanie i branie, czyli zastanowienie się, czy w ogóle w moim życiu potrafię brać, bo nie ma tu równowagi, więc może nie potrafię brać i tylko daję, tak? To prowadzi do ruiny w sumie i braku w nas samych wtedy. No ale zobaczmy, nie będę już tutaj o tym więcej mówić, chyba że dalej. Natomiast zobaczmy, co jeszcze Talia Gill Tarot powie nam na temat energii dla Was i jak to będzie wpływało tutaj wzajemnie na siebie te karty. Ups, no jedną już mamy. Szybko będzie wpływało. Dobrze, i zobaczmy teraz. jaka będzie przyszłość. Tutaj mamy karierę albo buławy, czyli kreatywność. Tutaj mamy powietrze, czyli intelekt, kielichy, czyli uczucia. A tutaj mamy fizyczność, finanse, podświadomość, czyli nadzieje, obawy. A tutaj świadomość, czyli wynik. To, co się może z tego ułożyć. No i tak, mamy tutaj księcia, który taki troszkę zadumany, i to jest książę, trochę wygląda jak księżniczka. I z tym kielichem takim miłości siedzi sobie na brzegu jakiejś wody, która jest czerwona i biała. Znaczy biała, no trochę niebieska. No ale kolory mamy takie przeciwstawne. Jakaś moc uczuć tutaj gdzieś jest wokół Was. Taka trochę nostalgia, trochę smutku, pomieszanego z jakąś taką radością też. Więc tutaj takie mamy dwie przeciwstawne emocje jakby. Może to być taki sens czy chęć ofiarowania komuś miłości czy swojego serca i może nie do końca jesteśmy przekonani, czy chcielibyśmy to zrobić, albo w ogóle wokół Was panuje takie sentymentalne, romantyczne, taka atmosfera właśnie sentymentu, romantyzmu, miłości, daru jakiegoś, który gdzieś tam się czai w tle. A tutaj mamy buławy, które odchodzą do przyszłości, czyli tutaj jakaś prędkość, coś się mocno szybko działo, albo jakieś chcieliście coś osiągnąć, chcieliście wykreować sobie coś fajnego, coś, co może długo już nosiliście w sobie, jakiś taki pomysł, czy być może inni dostali jakieś wiadomości, co nagle zmieniło Wasze życie. I tutaj mogło wpłynąć właśnie na to, że poczuliście się właśnie w tym miejscu w takim niedostatku trochę. Trochę tacy porzuceni albo raczej rozczarowani, to też można tak powiedzieć. Rozczarowani faktem, że dajecie, a w zamian nic nie dostajecie, albo prosicie o pomoc i tej pomocy może nie ma. To różnie, w zależności od tego, kto tego słucha. O wow, tu macie piątkę. Tą samą. To jest piątka monet, która tutaj akurat w tej talii Gill Tarot nazywa się adaptation, czyli adaptowanie się do warunków. Czyli to też jest taka wskazówka, że nawet jeśli jest niedostatek i odczuwacie go, to przecież możecie się zastanowić i zobaczyć, dlaczego jest ten niedostatek. Bo przecież jeśli sami kreujemy swoje życie, to podejmujemy decyzje, które w tym życiu mają wpływ na to, co się dzieje. I teraz jeżeli podjęliście jakieś decyzje, były nietrafne, no to właściwie tylko my jesteśmy odpowiedzialni za to. A my często staramy się mówić, że właśnie dlatego, że ktoś powiedział nam to i to, to teraz my właściwie zrobiliśmy coś i jesteśmy w niedostatku przez tą osobę, tak? Czyli tutaj ktoś mógł coś powiedzieć, jakąś podać informację. Opierając się na tym, podjęliście bardzo szybką, nieprzemyślaną decyzję, i tutaj dzieje się właśnie tak. I ta decyzja ma skutek nie tylko na teraźniejszość, ale może skutkować też na przyszłość. Na taki właśnie brak równowagi, albo być może chęć adaptowania się do warunków, które istnieją wokół Was. I to trzeba zrozumieć też, że skoro powiedziałem A, no to powiem B i zobaczę, podejmę następne decyzje, które być może pozwolą mi wzrastać. Albo będzie to doświadczenie, bo będę teraz, czy będę musiała, czy musiał się zaadoptować do warunków, które sobie sam stworzyłem, podejmując takie czy inne decyzje. Zobaczmy, co tutaj. O. Jesteście tutaj w takim miejscu, bo to dwójka jest, na karcie pisze miłość, tak? Ale pozycja mówi o kreatywności, mówi o tym, co robicie też może w karierze swojej, więc być może kochacie to, co robicie, być może jesteście kreatywni bardzo w swoich związkach też, i taką macie pasję na ten temat, albo też możecie, niektórzy z Was mogą być w momencie podjęcia decyzji na temat swojej kariery, czy zmiany kariery. W związku z tym, że tutaj mamy te piątki, to może dotyczyć zmiany, ponieważ może nie do końca czujecie się akurat w tej pracy tak związani przez miłość czy uczucia, lub siedzicie w karierze swojej, bo kochacie to, co robicie, ale nie ma tam na przykład pieniędzy, wystarczającej ilości pieniędzy, bo no, jest to niedostatek, tak? Adaptacja, tak, bo można się adaptować, ale wtedy mamy ograniczenia, tak? Ograniczamy się w wydatkach, ograniczamy się w tym, co chcemy na przykład zbudować, ograniczamy się w miejscu, w którym mieszkamy, bo nie kupujemy też jakichś najdroższych rzeczy, no bo nas nie stać wtedy. A kochamy swoją pracę, być może tak, czy swoją karierę też, to co robimy, natomiast no, nie jest ona tak płatna i tak dobra finansowo. Tutaj mamy miecze, czyli żywioł powietrza, który mówi o intelekcie. Co u Was w myślach się dzieje, jakie macie, czy twórcze myśli? Bardzo twórcze. Tu jest jakaś innowacja, jakaś taka chęć stworzenia czegoś nowego w tym miejscu, w pracy czy w karierze. Bo owszem, może lubicie, kochacie swoją karierę, czy to, co robicie, jak powiedziałam, a praca to jest coś innego, bo możecie kochać to, co robicie, natomiast ta praca, którą wykonujecie na co dzień, dzień u dnia, tak jak powiedziałam, nie przynosi korzyści finansowych, więc tu jest potrzeba jakiejś innowacji, zmiany być może, poszukania innego źródła dochodu, czy robienia czegoś prywatnie, na własną rękę. I wymyślenie sobie właściwie z tej mądrości króla czegoś, co przyniesie Wam korzyści. On tak patrzy tutaj do tyłu, tak jakby chciał oprzeć się na swoich poprzednich doświadczeniach, ponieważ żeby zasiąść na tronie, to rzeczywiście trzeba zebrać tych doświadczeń trochę, żeby wiedzieć, co się robi, tak? Żeby poczuć, żeby nie podejmować takich decyzji, które są szybkie i takie właśnie trochę nieprzemyślane. Więc królowie są w Hokma i oni zazwyczaj siedzą na tronach nie bez powodu. Są liderami, tak? Być może macie aspiracje, chcecie w pracy awansu. Dla innych będziecie kochacie swoją pracę i nadal będziecie ją kochać i pomimo słabych płac nadal będziecie chodzić do tej pracy, tak? Będziecie starali się może wprowadzić tam innowacje, jakieś pomysły na usprawnienia, jakaś chęć przewodzenia też, czy awansu w pracy, przynajmniej niektórzy z Was. Zobaczmy, co się tutaj pokazuje. Następny król. Taki, który ma taką, tu pisze, intuicję. To jest król mieczy, a tu jest król buław. Więc mamy dwóch królów. Może to być konflikt dla niektórych, z szefem na przykład, bo to są relacje tutaj. A, no, albo może to być współpraca, to w zależności. Ten król jest bardzo inteligentny, bardzo taki w myślach. Zobaczcie, tu jest dużo takich piór, nawet jego tron jest taki pióropuszowy. Natomiast ten jest pełen ognia, tak? Więc tutaj może to być clash of personalities, jak to się mówi, czyli to są takie dwóch silnych mężczyzn, czy dwie silne kobiety, bo to jest czytanie ogólne, które no jakby nadają na innych falach, tak powiem. Obydwoje w koronach i obydwoje mają moc, więc chcą tą moc pokazać. I teraz kwestia jest, co z tego wynika. W relacjach to też może być właśnie chęć w takich relacjach romantycznych, to może być chęć przewodzenia w związku, tak? Może to być też możliwość poznania kogoś, kto jest oczytany, wykształcony i taki biegły w mówieniu, bo król mieczy posługuje się biegle słowem często. Chyba że się zablokował i ma czakrę gardła zablokowaną, to wtedy może mu być gorzej z tym mówieniem i wtedy tutaj ma wpływ ta piątka na to. Dużo scenariuszy można tutaj wykreować w tym czytaniu, natomiast tak jak powiedziałam, bardzo to mi to pokazuje taką potrzebę właśnie pójścia w konflikt. I to może być właśnie czy w rodzinie, czy tu praca, tutaj relacje, więc może to być bardziej w pracy niż w rodzinie. Zobaczmy, co tutaj. Tutaj książę. I tutaj mamy ziemskość czy finanse, więc jest to osoba, która jeszcze musi sporo popracować. Książę musi takich kół może więcej stworzyć, jak to, żeby móc zbudować wóz, którym będzie mógł jechać tam na to wzgórze i osiągnąć sukces w pracy i osiągnąć te finanse właśnie, więcej tych pieniędzy otrzymać za swoją pracę. Książę tutaj jest w Tifaret, czyli w duszy. Także mamy tutaj połączenie właśnie z duszą i z akcją. Trzeba podjąć akcję, trzeba pracować, właściwie pracować mozolnie i powoli, zbliżać się do celu, bo ten akurat książę jest taki właśnie najwolniejszy z książąt, bo jest przyłączony, połączony z ziemią właśnie. Tutaj jest żywioł ziemi, fizyczności i od razu mamy właśnie tego księcia tutaj. Więc w związku z tym, że tu siedzi książę, no to tu w finansach właśnie może być tak słabiej i trzeba się jeszcze adaptować do tego w przyszłości, do tej sytuacji. Zobaczmy, co się dzieje w waszej podświadomości. No, sukces. Płynie, macie ochotę doświadczać sukcesu i macie takie dobre myśli mówiące o tym, że wizualizujecie być może sobie, mówicie sobie tak wewnątrz, czy gdzieś głęboko schowana jest taka moc sukcesu, dążenia do sukcesu, osiągnięcia go, taka pewność gdzieś tam, głęboko w duszy schowana, głęboko pulsująca w was. I taka chęć, żeby to się zmaterializowało tutaj na planie ziemskim. Co ciekawe, tutaj mamy dziesiątkę, piątkę, czyli połowa. Jesteście w połowie drogi, jak gdyby do tego. Tak bym to odczytała. A tutaj mamy siódemkę. I taką jako wynik, czy jako tą świadomość waszą, to macie jakieś dużo obaw, taką niepewność. Gdzie ja tutaj z tym wszystkim idę i dlaczego nie mam pieniędzy na przykład, albo dlaczego mam zawsze kogoś w pracy, kto musi ze mną iść łeb w łeb, albo ze mną wchodzić w jakąś kolizję, czy mieć swoje zdanie na jakiś temat, tak? Bo to tak też może być. No zobaczmy, co tutaj z tego może nam jeszcze się wyklarować. W sumie macie bardzo zrównoważone czytanie. Tutaj jakaś zmiana potrzebna jest. Duża zmiana. Ponieważ jakieś czy okoliczności mogą się zdarzyć zewnętrzne, które spowodują, że się zatrzęsie ta wieża i jak komuś spadnie korona z głowy i trzeba będzie właśnie trochę więcej mieć takiego filtra pomiędzy umysłem a ustami, czyli zanim się coś powie, to trzeba się zastanowić, bo ta wieża tutaj pokazuje bardzo ładnie, jak korona musi zlecieć, tutaj ta czapa taka nabudowana, bo są tutaj te dwie silne osobowości na stole. I mam wrażenie, że to właśnie może, przynajmniej niektórzy mogą mieć właśnie takie coś. I w związku z tym tutaj wtedy jest taka bieda, nie ma współpracy i trzeba się adaptować, tak, do warunków, które istnieją. A jeszcze zobaczę tą siódemkę. Bo to jest w podświadomości rządza sukcesu, tutaj jak patrzę, to może prowadzić właśnie do takiego bycia szybkim w ocenie. Zobaczymy jeszcze jedną kartę. O. No dobrze. W tle mamy 9. kielichów. Czyli jest to takie samozadowolenie, takie marzenie o tym, żeby wszystko było super piękne i żeby płynęło dla mnie. Spełnione marzenia. Natomiast wracając tutaj na stół, jeżeli ktoś jest żądny sukcesu i ma osobę, która mu cały czas nadepce po odciskach, to wtedy właśnie dochodzi do takiej energii niekoniecznie miłej, czyli piątki. No i wieża, tak? Wieża to jest ta zmiana i tutaj jest rycerz mieczy, czyli taka osoba, która szybko działa. Więc mam wrażenie, że dla niektórych możecie podjąć jakąś decyzję o zmianie. Może to być duża wewnętrzna przemiana, zdanie sobie sprawy, że tutaj tak dalej być nie może. Albo temu człowiekowi, który wchodzi ze mną w konflikt, spadnie korona z głowy, albo moja korona zleci. Więc jedno z dwóch. Trzeba podjąć jakąś akcję i uspokoić potem jakby swoje jestestwo po tym wszystkim, ponieważ tutaj nam się pokazał wisielec. Czyli wisielec, osoba, która rzeczywiście potrzebuje oświecenia, potrzebuje uspokojenia przede wszystkim, zatrzymania się. Bo po takich akcjach tutaj leży ta piątka, bieda i tutaj przychodzi zmiana i szybka jakaś tutaj reakcja, to później tutaj jest, jako wynik jest taka potrzeba wyciszenia i uspokojenia, że wszystko będzie dobrze, bo siódemka to jest ta niepewność, to jest też, często mówią, jest to karta złodzieja, właśnie jak ktoś zostawił komentarz. No jest to karta złodzieja i teraz czy my sami siebie okradamy, czy pozwalamy siebie okradać i z czego? Tutaj też los jest koło fortuny, czyli koło fortuny to są wielkie arkana, tutaj mamy na tą kartę, czyli wychodzi na to, że trzeba się uspokoić i pozwolić losowi działać. I wtedy to wszystko odejdzie, te wszystkie emocje nie będą aż takie ważne i takie dręczące, tak powiedziałabym na to. No dobrze, zobaczmy, chyba że jeszcze chcecie wiedzieć, co w przyszłości. Chyba jeszcze właściwie na tą piątkę zobaczymy, co tutaj. Też poprosimy dwie karty. Okay. Królowa kielichów i cesarzowa. Pięknie. Trzeba po prostu odpuścić sobie, odpuścić innym, zaadaptować się i los wam przyniesie nagrodę. Cesarzowa to obfitość, to są też wielkie arkana, a królowa kielichów to jest intuicja. Więc po prostu pozwólcie swojej intuicji was prowadzić. Nie nastawiajcie się na sukces. Jeśli się nastawicie na sukces, to on potem może nie przyjść, tak? A jak zostawicie to wszystko losowi i temu, żeby płynęło, to to wszystko się poukłada tak, jak powinno. W dobry sposób. Wizualizowanie sobie miłości i takiego spełnienia, nie nastawiania się oczywiście, będzie najlepszym wyjściem z sytuacji. Co tutaj teraz jeszcze na zakończenie powie nam wyrocznia Świętych Buntowników? Poprosimy jedną kartę dla lwa. Lwy ogniste są, więc mogą tym ogniem podziałać trochę. No i dokładnie mamy na zakończenie, jako podsumowanie, taką myśl przewodnią, czy zakańczającą raczej powinnam powiedzieć. Uwierz w proces, czyli po prostu pozwól, miej wiarę w to, że to wszystko, co się dzieje w tym momencie, ma jakiś cel i że to jest, na końcu jest światełko i to wszystko jest po to, żeby się czegoś nauczyć, żeby doświadczyć takiej energii zaufania, zaufania do siebie, zaufania do losu, zaufania, że to jest po coś. Bo żeby osiągnąć sukces, to trzeba zaufać i odpuścić. I tego Wam życzę na wrzesień. Kochane lwy, pozdrawiam.